Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Impo! Witam was w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera i muszę wam powiedzieć w samym starcie, dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze, które mi napisaliście i rady, które mi daliście. Dziękuję bardzo, dziękuję. Postaram się zrobić wszystko, co pisaliście mi w komentarzach i zastosować do rad, które mi daliście i postaram się zrobić to, co chcieliście. Ale na początku, co pierwsze zrobimy, to tak jak wam obiecałem, tak jak wam powiedziałem i to sami podpowiadaliście zresztą, pójdę tam i tam, ale z tego co mówiliście, to tam jest taka fajna rzecz, już wam pokażę, właśnie taka, że tutaj trzeba to kupić i tam będą chyba miejsca, o nawet widać, widzicie tam nawet miejsca, że takie, żeby coś jeszcze zbudować, ale wiecie co, ja na razie tylko kupować nie będę, bo to kosztuje 5000, nie? Mnie strasznie ciekawi, co jest tam, poza tym to jest trochę dalej od tego, bo trzeba pójść tak i tutaj dopiero i na dół, a tam mamy w miarę bliżej, nie? Dlatego mi się wydaje, że najpierw kupimy tamto i potem to. Mi też opisywaliście, co tam to robi i tak dalej. I że tu za bardzo też nic nie ma, tylko właśnie, że takie miejsca są. A tam pisaliście mi, że tam są jakieś zarąbiste rzeczy, jakieś maszyny, można w ogóle kopać w dole coś, wydobywać materiały i w ogóle ulepszać jakieś rzeczy i w ogóle tam jest masa rzeczy różnych, takie, że nawet ja sam nawet nie wiedziałem, co w ogóle do mnie piszcie, nie rozumiałem, jakieś kopać materiały z ziemi? Co? Jak to? Jak kopać materiał ziemi w tej grze? Jak może kopać coś w tej grze? Nie wiem, wydawało się dziwne strasznie, nie w ogóle pisać takie rzeczy, że aż ciężko uwierzyć, ale uwierzę wam i sprawdzimy to. Nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, ale postaram się to sprawdzić. Na początku pójdziemy tam i sprawdzimy, co jest tam. W dzisiejszym odcinku planowałem zrobić tak, że pozwiedzamy jeszcze troszkę, tak jak trochę w poprzednim było, ale też jakieś slajmy popękamy duże. Jakieś slajmy duże popękamy i ten. O, weźmy go, bo on jest rzadki, dość weźmy go, bo on jest rzadki. Koszaki zbierają, bo się przyszedł z jakichś questów i w ogóle, wiecie jak to działa. W ogóle on jest, on nic mu się nie stanie, bo jest jasno. Najwidoczniej chyba go to nie interesuje, wiecie? O, co to, drugi? Drugi jest, ale ty, dwa mamy takie w takim razie, co jest? Ale dwa są, mogą być takie, dwa takie same, prawie bym padł. Znowu prawie bym padł, nie zapomniałem o tej manie. Tak, slime to, dobra, nie, ja to biorę, ja to szybko biorę, żeby mnie nie okradli. Bo ja to slime to ja chcę zbierać. Ja chcę, ja nie chcę, żeby ktoś mi okradł, bo ja chcę dla moich slime'ów je mieć. Nie chcę oddawać nikomu, tam w ogóle można pójść? Nie wiem, nieważne. Weźmy na razie tego slime toja. Ja go sobie zostawię gdzieś tutaj na górę, żeby nikt mnie nie dotknął. O. I przy okazji weźmiemy też, odłożymy to odłożymy. Niech to będzie. Dobra, wszystko gotowe. Nie wiedziałem, że mogły być dwa tego samego rodzaju, bo pamiętacie, że ten szary jest już jeden i to jest następny, ten sam szary. No ale no dobrze, więc niech sobie nie ten sam szary, to nakarmimy go niedługo. Ale najpierw ja bym chciał nakarmić tego tam daleko, tego szarego, co było daleko, ponieważ on już jest nakarmiony trochę, dlatego chciałem go nakarmić. Coś tu jest? O, myślę, że jakieś kwiatki do zebrania, ale jednak nie, dobra, zniszczymy to, co się stanie, jak zniszczymy, nic nie wypadło ciekawego, no dobra. A co jest, co za wiadomość? Często siedziałem tutaj i dużo myślałem i patrzyłem się na te, jak to się nazywa, takie okręgi, które są daleko. I kto je stworzył i po co je stworzył. Ale tak ogółem to siedziałem tutaj głównie i patrzyłem. Coś takiego. Czyli po prostu ktoś sobie siadał, to sobie rozmyślał, siadał sobie w tym miejscu i sobie rozmyślał i sobie patrzył. No w ogóle jakieś fajne rzeczy są ciekawe, żeby mogli tam pójść. I no to w sumie te okręgi też mnie ciekawią, nie? Ciekawie po co ktoś to zrobił i czemu to jest. Zaraz, chwila. Że nie są te rzeczy, o których mówiliście mi? Że można kopać materiały? Nie wiem. Dobra, no nieważne. Może to jest to, ale w takim miejscu? I to tak nałożone? Nie, dobra, to na pewno nie jest to. Nie wiem, może coś pomyliliście, takie, że się może kupić takie okręga czy coś i nie wiem, o co chodzi. Ale to troszkę nie jest to, bo to tak nałożone jest na siebie. Wydaje mi się, że jakbym miał jakąś maszynę do kopania czy coś, wydaje mi się, że ten, że to musiał być jakiś odstępak dużych od ciebie, mi się wydaje. A przynajmniej tak, żeby nie wchodzić na siebie, no bo jak to... Aha! Klucz trzeba tutaj? Dobra, czyli ten slime jest po to, żeby to otworzyć. Dobra, rozumiem, okej, rozumiem. Czyli wiemy już wszystko i w ogóle na między naszych okolicach, ale teraz pierwsze, co bym chciał zrobić, to pozbierać sobie kurczaków trochę pozbierać i nakarmić tego tutaj i możemy w sumie sprawdzić, co tam jest. Pójdziemy i sprawdzimy, co tam jest. A najpierw kurczoki. Kurczoki. O, pójdźmy tutaj może. Kurczoki. Ja bym zjadł takiego kurczoka. Takiego fajnego kurczaka. Co tu mamy? Nic nie mamy, dobra. No zawiadam się, troszkę myślałem, co ciekawego będzie, ale dobra. Idziemy dalej.
Ale w ogóle jeszcze raz chciałem podziękować. O, to jest w ogóle jakieś kuleczka do tworzenia. O, nagle wyskoczyło. No ale fajnie, dobra. Chciałem jeszcze raz podziękować za te wszystkie komentarze, które piszcie, bo serio, tak jakby dodaję odcinek i po prostu mogę sobie w każdej chwili przyjść, poczytać wasze komentarze. Zawsze mi rzeczy mi piszecie, zawsze mi próbujecie jakieś wspierać, pomagać mi, dawać rady. Jest strasznie miłe. Strasznie miłe, jak się tak udzielacie i piszecie coś do mnie, bo ja sobie mogę wejść na mój odcinek i poczytać komentarze, albo na przykład jak nie wiem, czuję się na przykład smutny czy coś, to idę sobie do moich komentarzy i czytam sobie, co piszecie do mnie i od razu humor mi się poprawia, więc dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam bardzo. Na przykład jak piszecie też, że mieliście jakiś cięższy dzień, bo widziałem, że często ludzie tak pisali, że wrócili po szkole, mieli jakiś cięższy dzień i słabo było, bo na przykład, nie wiem, jedynka była, albo nauczycielka była jakaś taka zła czy coś, albo coś źle robiła i tak dalej. No po prostu był taki średni dzień był czy coś. I piszecie, że poprawiam wam humor, jak wam robię odcinki i że wróciliście do szkoły, obejrzeliście i od razu wam lepiej, nie? To serio strasznie miło, jak tak robicie. Strasznie miło, jak piszecie takie komentarze i naprawdę cieszę się, że to, co robię, sprawia wam radość i że mogę poradzić wam humor. Naprawdę mnie to strasznie cieszy. Naprawdę mnie to cieszy. Jest to dla mnie bardzo ważne. I dziękuję wam za te komentarze, naprawdę. Dziękuję wam. Ale dobra, pójdźmy po następne kurczaki, bo tutaj jest, o, tutaj jest ich dużo. Wybuchniemy tego jednego, pozbieramy potem znowu kurczaków. Dzisiaj będzie po prostu kurczakownia. Dzisiaj będziemy przy tych kurczakach cały czas. Kurczaczki takie. Nie ma więcej kurczaków? Zabraliśmy chyba wszystkie, jakie były. Dobra, to zbierzmy po prostu, ile tu możemy z tych. O, powinno starczyć. W sumie weźmy wszystko. Oprócz takich specjalnych kurczaków, bo to takie zwykłe to tam. No, to można je dużo można takich znaleźć zwykłych. Ale weźmy na razie te takie. Weźmy po prostu zwykłe i wybuchnijmy sobie tego kotka. I przy okazji pozbierajmy więcej kurczaków. I może uda nam się wybuchnąć tego następnego kotka. Dobra, postrzelamy w niego naszymi kurczakami. Może tak, żeby nie zmarnować kurczaka, bo nie chcę marnować za bardzo. To po trochu. Powoli. Ej, panie kotek! Nie zjadł pan czasami za dużo? No, panie kotek! Ile pan zjadł tych kurczaków? No, co się stało? Co? Przecież on, jak on zjadł tych kurczaków z 50 ponad? On jeszcze się nie najadł, grubas jeden. Co za grubas? I drive, enchanted jetpack, trusted don't consume dwa... Dobra, my to chcemy! Nie, no, my to chcemy, no, do... Idę to kupić od razu. Ja to idę kupić od razu, bo ja się już tyle razy zabiłem tym jetpackiem, że ja muszę to kupić. Tu w ogóle rosną znowu rzeczy. Dobra, mniejsza. Rzeczy nam rosną, ta mniejsza. Mamy, bierzmy to. W końcu, i co, ile możemy latać? No to ja rozumiem, patrz, ile możemy latać teraz. Dobra, to jest coś dopiero. Weźmy może, ile możemy tych kryształków. Bo one znowu narobiły nam kryształków. Bardzo miłe slimy, takie słodziutkie, fajne. Dajcie serduszka dla tych slimów. Jeżeli ktoś ogląda do tego momentu, to poproszę serduszka dla tych slimów. Naprawdę są strasznie fajne. Poproszę serduszka dla tych slimów. Bardzo lubię te slimy, fajne są. Poproszę serduszka w komentarzach dla tych slimów, jeżeli ktoś ogląda do tego momentu. Dobra, weźmy może. No nie chcę tych unikatowych zbierać. Dobra, to tak. Co możemy zrobić w sumie, żeby mieć te kurczaki? Dobra, to może jak jest jakieś kurczaki, to się zaraz widzimy. Żeby nie przedłużać. A to w ogóle przed nami jest jeden, dobra, to weźmy tego jednego. No dobra, udało mi się tylko dwa znaleźć w tym miejscu, gdzie byliśmy. O, prawie spadłem. Zobaczmy, może te dwa starsze, proszę. Nie, dobra, to idę szukać dalej następnych kurczaków. O, tam trzy kurczaki wyskoczyły. Dobra, zbierzmy je. Nie no, to już musi starczyć. To już musi starczyć, no nie mów się, że nie starczy mi. Jest jakieś następne, może wyskoczyły tutaj? Bo te kurczaki sobie tak wyskakują w tym miejscu. Fajnie, że w ogóle kupiliśmy to miejsce, wiecie? Bo tutaj trzy kurczaków jest tak za darmo po prostu. Bo mamy trzy kurczaki. On tam się cały trzęsie, ten slime się cały trzęsie. Już teraz musi nam starczyć. No musi. Dobra, strzelamy w niego. Raz, dwa. Dobra, starczyło. Polećmy tutaj szybko. Teleport? Jak teleport? Myślałem, że będzie... Chyba te slimy sobie poleciały, to dobrze. Zniszczmy to. O, tak, to. O, no nie, tabi slimy. Wy, no nie, co wy robicie? Zniszczmy to. Nic ciekawe nie wypadło, dobra, zniszczmy. A kurczak wypadł. Kurczak się przyda, kurczaka wezmę. Wezmę może to. A ty, oj. Dobra, ło, dwa dał, dobra, daj. I chodźmy, co to za teleport? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my. Ej, co te. To są te pierścienie! Jesteśmy około tych pierścieni? Jesteśmy w jakimś nowym miejscu! O kurde, gdzie my jesteśmy? W jakimś nowym miejscu jesteśmy! O kurde! Bo to są slajmy te fajne! Dobra, to trzeba zapamiętać. O, kurczaki wezmę, kurczaki będę zbierał ile mogę.
Bo kurczaki dadzą nam wszystko. Bo my, że tak tym slime'a rozwalimy, to kurczaki, kurczaki wezmą. A to są tabi slime'y, spoko, to rozumiem. O, ten unikatowy, o, ten unikatowy kurczak, tego wezmę, bo taki kurczak jest mało. O, drugi unikatowy kurczak, też go wezmę, bo taki jest mało. Co my tu mamy? Ale to jest jedzenie, widzicie to? Patrzcie, ile tam jest jedzenia. Ale co, to nie takie kółka, co to oznacza? W ogóle my jesteśmy w jakimś strasznie dziwnym miejscu. Dobra, chodźmy, tu pochodnie są. Dobra, o, woda, mam fulla, to nie potrzebuję więcej wody. Są jakieś tu nowe slime, będą tu więcej tych pływających. Dobra, to fajnie, to się przyda, będziemy mogli pozbierać. Będziemy pozbierać dużo ich. Tam coś się świeci, tam musimy polecieć. Tam teraz dolecimy, niech się naładuje nam stamina tylko. Co, pochodnie normalnie? Dobra, tego slime trzeba pokonać, nie? Bo już mnie zdenerwował. Idź stąd. Dobra, nie ma go. Dobra, nikt się nam naładuje energię, zaraz to pójdziemy, ale jesteśmy przy tych pierścieniach. Pamiętacie, kiedy na poprzednim odcinku mówiłem tą historię, czytałem, co tam była, leżała na ziemi, że ktoś tam sobie obserwował te slimy i tak dalej. To my jesteśmy teraz przy tych pierścieniach, to zastanawiam się, czemu te pierścienie są i co je obserwować z daleka. O, co to za miejsce, zobaczmy, co jest. Nie, nie wyleciało nic tam, ale dobra, co tu jest? Jeżeli to czytasz, musisz być naturalnie ciekawską osobą, która, która dużo ryzykuje i tak dalej. Myślę, że jeżeli kiedyś byśmy się spotkali, to byśmy się bardzo polubili. Pewnie tak, pewnie tak. Mówisz, że ryzykować lubię, no w sumie jak tegoś przeleciałem, to w sumie trochę tak. No, może byśmy się polubili, pani od tych wiadomości, może by się polubili, a może pani od tych wiadomości, może to pani jakieś wiadomości czytała. No, może byśmy się polubili. To jest fioletowe. Fioletowego nie otworzę, bo jeszcze nie odblokowało mi się nic nawet do otwierania tych słabych. Nie wiem, kiedy mi się to odblokuje jeszcze, ale z chęcią bym chciał, żeby mi się odblokowało. No tak, to tak jak myślałem, więcej to nic nie mam oprócz tego. Dobra, ale kiedyś otworzymy. Kiedyś to wszystko otwieramy. Na jakimś odcinku będziemy robić opening. Jak chcecie na jakimś odcinku opening z zarąbistych skrzynek, to mówcie, to zrobimy opening. Dobra, zbierajmy to, bo to jest potrzebne. Znowu te slimy niemiłe. O, mam dużego slima tego fajnego. O, to fajnie, to weźmy go. Może wybuchnijmy. Dam radę go wybuchnąć, bo tam tyle jedzenia było. Spróbujmy go wybuchnąć. A dzisiaj zwiedzamy dużo i robimy fajne rzeczy, co? No dzisiaj fajne rzeczy, dobra. Tej pokonajmy, bo oni są słabi. Spadajcie stąd, gnoje. Co wy sobie w ogóle myślicie? Nie jesteście tu potrzebni w ogóle. Nikt was nie lubi. Idźcie stąd. Jesteście niemyli, krzywdzicie slajmy, które są miłe i nikomu nie chcą robić krzywdy. I krzywdzicie je. Gnoje jedne. Spadaj stąd, gdzie jesteś? Za straszne dźwięki nie mają szczery, to mają straszne dźwięki, które się boję. Dobra, dobra, nieważne. O, chodźmy dalej, znajdźmy jedzonko. Znajdźmy jedzonko, żeby nakarmić tego wielkiego slajma. O, kurczak. O, więcej, kurde, tylko że nie mam miejsca na jedzonko takie. Ja mam miejsca tylko na takie inne jedzonko. A co za o kurde, o, jesteśmy w tym miejscu, dobra, to może... Bo jeżeli tyle tego jedzonka jest, to ja może będę zbierał... No, zjadł mi, no. Mogę zjeść sobie marchewkę, nie to zjeść, wiesz? Nie musieliśmy tego zabierać akurat. No, ale mniejsze. Pójdźmy tutaj, bierzmy to. Tu jest tego dużo. Mamy 17. Daliśmy mu tak ponad 10. Potrzebujemy tak 30 ileś. Spróbujmy uzbierać 30 ileś, zanim pójdziemy do niego. Powinniśmy dać radę, mi się wydaje, bo już mamy sporo. Już mamy sporo, weźmy tutaj, tutaj jedzonka jest. O, już mamy 23, tak jeszcze 7 może jakbyśmy zbierali. O, tam na górze jest, dobra. A nie, to są te cuby, dobra, to są te cuby. Dobra, chodźmy tego slajma. Chodźmy do slajma, nakarmę go, zobaczymy, czy starszy. Pewnie mnie starszy, ale no spróbujmy, spróbujmy. Może tutaj coś jeszcze jest, o, tutaj coś jeszcze jest, dobra. To potem teraz na pewno starszy. Jeszcze jakbyś tak 3 zebrali może. No tak, 3 jedzonka może byśmy zebrali jeszcze. Będzie gdzieś? Tu jest, dobra, to najwyżej się przyjdziemy za chwilę. To chodźmy, dajmy mu. Trzymaj, zjedz sobie. Gdzie jest ten niedobry człowiek? Tam jest, on coś zrobi niedobre rzeczy slajmom tam, dobra. Na razie zostawmy, nakarmę go. Już? Tak mało potrzebowałeś? Co ty? O, dał nam klucza! Klucze nam dał, dobra, zrobimy najpierw to, co wpadło, coś ciekawego. O, kurczak wypadł. I żadnych nowych warzyw, dobra. Mamy klucza! Dobra! Czyli przyszliśmy tutaj i klucza mamy, ale fajnie. Dobra, mamy klucza i jakiś fajny nowy teleport, dobra. Chodźmy tutaj, co to, zajmiemy coś tutaj. O, co te pierścienie? Co te pierścienie? Niebo jest w ogóle strasznie piękne. No, niebo jest strasznie piękne, ale co jest to pierścienie? I... Co mamy zrobić z tym faktem, że to pierścienie jest? Mamy coś to zrobić? Dobra, ja bym na razie poszedł... coś na górę mogę pójść? Nie. A ja bym na razie poszedł tutaj na dół i sprawdzić, co jest o tutaj. Jest coś, mamy coś tutaj? To jest ten teleport, czyli tam, gdzie byliśmy, z tego, co mi się wydaje przynajmniej. Ale dobra, to pójdźmy może na razie tu. Ta, o. Ja daliśmy radę, już się zdygałem, że nie damy rady. Ja, co ja zrobiłem, ale jestem głupi, znowu zapomniałem o tej energii. Dobra, byliśmy tutaj, czy nie byliśmy tutaj? Sprawdźmy to na szybko, czy tutaj byliśmy. Tak, byliśmy tutaj, dobra, to wracajmy w sumie już do bazy. Czyli to było tylko po to, żeby klucz znaleźć i tutaj po prostu takie miejsce jest na te slajmy, o właśnie te... O właśnie, powiem, że coś tam pod wodą jest, bo tu taka jaskinia malutka. Ale w ogóle fajnie, taka jaskinia to jest malutka, taka fajna.
A i nas tak przepływa po prostu. Ale fajnie, dobra, fajne miejsce to jest. Tak naprawdę to nawet bym tutaj zamieszkał, nie? Jakby to był jakiś Minecraft albo jakiś, nie wiem, Terraria, cokolwiek, to bym po prostu zamieszkał w tym miejscu. Bo to miejsce jest tak oddzielone od całego świata, tak nic tu nie ma, tak miło, fajnie jest, spokojnie, dobra, wracajmy. Mamy klucz chyba, czyli to po co przyszliśmy tutaj. Nowe kurczaczki się pojawiły, dlatego z chęcią te kurczaczki sobie wezmę. Pewnie, że jakieś... O! Otworzymy to wejście może tam. Dobra, otworzymy to wejście może tam. Wydaje mi się, że powinniśmy otworzyć to wejście, które jest tam, więc je otwórzmy. Zobaczymy, co się stanie, jak je otworzymy. Otworzę sobie to wejście, otwieramy. Otworzyliśmy. Dobra. Otworzyło się wejście. Mamy tutaj to, jak zawsze, którego nie możemy otworzyć. Zbierajmy kurczaki. Kurczaki się przydadzą, bo cały czas ich brakuje. Cały czas ich jest mało z jakiegoś powodu. A, to są te złe slimy. No dobra. No, tam coś jest, jakieś przejście. Dobra. Chodźmy razie tutaj. Co tutaj znajdziemy? Aha! To jest to miejsce? Bo zbierzmy kurczaki może na początek. Zbierzmy kurczaki. Bo ja chcę te kurczaki. Przydadzą mi się. O! Masz, zjedz! Proszę! Co się stało? Jeszcze chcesz? Więcej? Masz, zjedz więcej. Jedz sobie. Co? Tyle pieniędzy nam dał? Ej, widzieliście, on nam pieniędzy dał? On nam tak po 50, tak po 50 co zostało. Cały czas po 50 leciało nam. On nam pieniędzy dał. Dobra, chwila. Jako że jesteśmy tutaj, najpierw zróbmy to. Daj mu tyle, ile się da. Masz, zjedz nawet te unikatowe. Masz ile chcesz. Chcesz tego też? W sumie tego to bym mu nie dawał. Dobra, na razie tego mu nie dam. No na razie mu tego nie dam. Nie dam mu tego, bo nie jest unikatowy. Chodźmy tutaj. Mogliśmy przez cały czas tu przyjść. A ja zmarnowałem ten klucz, tak? Czy ja serio zmarnowałem ten klucz? No nie, serio chyba zmarnowałem ten klucz, nie? Kurde, gryzą mnie ci wszyscy, zostawcie mi spokojnie, gryźcie. Dobra, co to jest tutaj? Mam jakąś tu małą jaskinię, nie? O, to ten grubiutki slime mały jest! Ej, to będziemy mogli go nakarmić. Bo on owoce je, nie? To ja mu dam te nasze owoce, co mam, żeby już miał, żeby już nie był głodniutki. To ja mu dam te... To może bym wziął? To ja mu dam... On tego nie je, nie? A tak, on tego nie. Ja mu dam, co na razie mam, żeby on tam już nie był aż taki głodniutki. Patrzcie, jaki był uśmiechnięty, fajny jest. I nakarmimy go niedługo. Niedługo go nakarmimy, ale też nie teraz. Spróbuję najpierw nakarmić tego... No tego szarego spróbuję nakarmić. Zobaczymy, co z niego wypadnie. Bo już jednego szarego nakarmiliśmy, jak pamiętacie. To ten. Nakarmiliśmy go. I nowy potem klucz. Ciekawe, czy z tego też wypadnie klucz, żeby być jakiś teleport nowy. Może jakiś teleport nowy będzie, czy coś, kurde, ciekawe byłoby w sumie. Dobra, chodźmy, nakarmy tego szarego, może te trzy starczą. Jeżeli, no, może te trzy starczą, bo on już taki gruby, on się tak trzęsie, więc już tak bardzo mało mu zostało do zjedzenia. Więc może ten. Ale zrobiliśmy tego slajma. Tego nie fioletowego, tylko tego szarego slajma zrobiliśmy złotego, dobra. O, wystarczył raz, tak fajnie, dobra. No i zrobiliśmy teleport nowy, kurde, dobra, ciekawe, gdzie zaprowadzi nas. Zaraz zobaczymy, zniszczmy najpierw to. Bo zniszczyliśmy, o kurczę, kurczaka wezmę, zawsze wezmę kurczaka. Chyba, ale słodkie te slimy, fajne dzięki wydają. On trzyma to, ale on sobie trzyma to, i oni trzymają sobie te jedzonko. Oni tego nie zjedzą, oni się po prostu bawią tym. Ale fajne, nie no, kotki są fajne, strasznie, dobra, gdzie jesteśmy. Czyli mamy taki skrót, dobra, ale zarąbiście, mamy skrót taki, ale fajnie, dobra, to się przyda, bardzo się nam przyda. Dobra, tego, że kurczaków już nie potrzebujemy, bo zrobiliśmy dużo tych, to schowajmy je na razie. Oni nie, bo on zje wszystko. Chyba tego nie, tego to nie jest niebezpieczne tutaj. Na razie sobie pójdziesz tutaj, papa! I no, chodźmy, zobaczmy, jak na naszym ranczo jest. Mamy sporo pieniążków, jakie quest mamy? Weźmy od niej może, co? Co ona chce? O, zrobimy tego questa, dobra. Zrobimy go bez problemu. Dawajmy, weźmiemy tego unikatowego questa i zrobimy u niej questa. Jakbym prawie chyba o wszystkie questy zrobiliśmy już, chyba o wszystkie questy zrobiliśmy, ale fajowo. No, chyba o wszystkie questy zrobiliśmy już chyba, bo ten, nie wiem, czy jakieś nowe postacie są, może jakieś nowe postacie są, zobaczymy. Ale tak, to zrobiliśmy już od wszystkie postacie, które widziałem, mi się wydaje. Dobra, to ona chce 2T i chce to. No i dziękuję, proszę pani, dziękuję. Ja z chęcią przyjmę te wszystkie rzeczy, te podarunki od pani, ja z chęcią przyjmę. Bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, zbierzmy może, co mamy tutaj. Zbierzmy wszystko, co mamy. I co teraz możemy zrobić? Co możemy teraz zrobić? Możemy pozbierać pieniądze i kupić tamto, ale wydaje mi się, że tamto zrobimy na innym odcinku, bo ten, z tego co przejdzie, tam też by jeszcze coś chyba kupić, więc 10 tysięcy nam nie starczy, więc fajnie byśmy tak z 15 tysięcy pozarabiali sobie. Jak zbierzemy 15 tysięcy, to dopiero wtedy byśmy coś robili, tam mi się wydaje, że tak byłoby najlepiej. Jakbyśmy tak zrobili. Dobra, schowajmy to i ten, i zaraz pójdziemy gdzieś dalej. Dobra, ja to schowałem.
I chodźmy jeszcze schować może te kurczaki tutaj na szybko. Nie wiem, czy my te kurczaki tu wsadzam. Serio, nie mam pojęcia, czemu to robię. Ci nadal to są. Ale ja bym zrobił tak, że ja bym Haywallsy zrobił im. Zrobiłbym, może to na razie nie... No tyle, póki co tyle. Żeby tak na wszelki wypadek bym mieli skali za wysoko, żeby sobie nie wypadli. To tak im zrobię. Dobra, ale właśnie, mieliśmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bo one jedzą oka oka, nie? One jedzą oka oka. A te jedzą te cubebery. Ja będę mądry i ja zrobię tak. W sumie chyba nawet coś mi chyba to pisał, ale nie jestem pewny. Ale zrobię tak, że będę łączył zawsze slajma, który je owoce, warzywa, ze slajmem, który je mięso. Bo jak wiecie, nie opłaca się robić tego, tych kurczaków i tak dalej, bo tych kurczaków jest strasznie mało i problemy są z tymi kurczakami cały czas. A z warzywami nie, bo tego jest masakrycznie dużo. Patrzcie, ile tego jest. Mam cały czas tego maksa, nie? Dlatego zawsze będę łączył jakiś slajma, który je mięso, slajmem, który je owoce lub warzywa. Zawsze będę tak robił. Dlatego nie opłaca mi się tych dwóch połączyć. Poczekam, a znajdę następnego jakiegoś slajma, który je kurczaki i połączę wtedy któryś z tych. Będziemy mogli wtedy farmić sobie sporo jedzonka, dobra. Ale to zrobimy kiedy indziej. Najpierw schowałem, co mamy tutaj. Dobra, wszystko praktycznie jest schowane, tutaj wszystko włożone jest, jest dobrze. W ogóle tu zbiera się masa pieniędzy. Jest full, prawie full jest. Ej, bo to jest naprawdę problemy są, bo oni dają zbyt dużo mi kryształów i nie wiem, co z nimi robić. To jest nadal... Czemu to rośnie? Ej, czyli dobra, czyli to tak nie działa, czyli to jest jakieś losowe po prostu, no bo... no bo ja dawałem tylko milion, dni mijały, a to zwiększa się cena tego. Dobra, nie wiem, to sprzedajmy to na szybko, będziemy bogaci, sprzedajmy to na szybko, sprzedajmy. Będziemy bogaci. Sprzedajmy tego ile możemy i będzie spoko. Będzie spoko, sprzedajmy tego, bo to po 30 kosztuje, te dwa kosztują po 30, jedno drożeje, dobra, sprzedajemy. Czyli to tak nie działa. Nagle wszystko, patrzcie, nagle wszystko wzrasta. Nagle wszystko wszędzie wzrasta. I nie wiem czemu tak to jest, ale wydaje mi się, że po prostu nie wiem, tak market sam działa, niezależnie od tego ile tego wsadzam tutaj, dobra. Wrzućmy wszystko co możemy, będziemy 10 tysięcy i na samym odcinku pójdziemy tam. Jak chcecie mi dać jakieś tam rady ciekawe, co w związku z tym i tak dalej, to możecie mi dawać jakieś rady, pójdziemy tam na samym odcinku. Ale w tym odcinku jeszcze pozbieramy trochę pieniędzy, może puchniemy jakiegoś slajma jeszcze jednego, ale nie wiem, zobaczymy. I co możemy zrobić w sumie? Poszukajmy może slime jakiegoś nowego, co? No poszukajmy jakiegoś slime może nowego. Przydałoby się jakiegoś nowego slime'a, mi się wydaje. Ale na razie obszukajmy wszystkie miejsca, dobra. Zostałem osiągnięcie, bo mam 10 tysięcy i jest fajnie. Questa pay nowego nie mamy, nie? Tak, offline jest, dobra. Questa nowego nie mamy, ale ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz. Jakie maile mamy? Bob, hello, hello, chickens. Dobra, jakieś maile mamy, nieważne. Don't keep me waiting, see ya. No sub much my the other ratchets won't shut up about Aha, czyli to jest wiadomość od tej typki, gdzie po prostu ona ten teleport mi tam postawiła. I obraziła mi moją tą jaskinię mi obraziła, gnój jeden. Jaskinię mi obraził. Ona w ogóle jakaś niemiła jest ta typka tam. To daje duże pieniądze, to prawda, ale niemiła jest. Ale daje duże pieniądze. Tak, dobra. Przynajmniej mamy teleporty, co jeśli musimy tak chodzić. Możemy po prostu się teleportować gdzie chcemy. Dobra, to co teraz możemy zrobić? Wydaje mi się, że pójdziemy. O, kryształki, zbierzmy sobie te kryształki, bo dużo kryształków fajnych jest. Ja myślę o te kryształki, zbierzmy je i będzie fajnie, jak zbierzemy te kryształki. Dobra, włóżmy je tutaj, zawsze trochę pieniążków więcej, czemu nie? Mamy 11 tysięcy już, no zbierzmy tak 20 tysięcy, może i pójdziemy tam i będzie bogaci. Wszystko wykupimy. Dobra, to co pierwsze można byłoby zrobić? No trzeba jakiś slajma buchnąć, buchnijmy jakiegoś slajma. Co powiedzieć na to, że może buchnąć? Tylko chwila, wezmę to i zrobię tutaj farmę może. Garden. I bum. O, drzewo? Ale fajnie drzewo rośnie. Ale fajnie, drzewo sobie tak rośnie. Dobra, możemy tylko się lepszyć. Neutral soy, spelunker. Dobra, no jest git. Ulepszyliśmy. I drzewo sobie rośnie, ale fajowa, dobra. Drzewo sobie rośnie. Dlatego, że on rośnie, to możemy dać im jedzenia tyle, ile chcą. I po co, czemu my chcieliśmy to zrobić? Chcieliśmy to zrobić dlatego, że... A, nie chcieliśmy dać im jedzenia, ale jestem głupi, Boże, jak jestem głupi, no nie. Oni jedzą owoce, nie? Bierzmy oka. Wiem, że trochę marnotrawstwo, bo oka lubią OT, ale my potrzebujemy oka do tego, żeby nakarmić
takiego ich brata większego. Po to potrzebujemy oka. Dobra. Chodźmy, zbierzmy jeszcze więcej oka, jeżeli możemy. Po prostu owoców potrzebujemy. Po prostu potrzebujemy jakichś owoców. To jest oka. Niestety, o, to lubi bardzo. Dobra, weźmy tego. I powinno nam starczyć. To, co mamy teraz w ekipunku, powinno nam starczyć, mi się wydaje. Tu oka jeszcze urosł, to wezmę tak, żeby mieć już tak na wszelki. Ale na pewno nam starczy, bo to już 50 jedzenia mamy. Tak, mamy równo 50 jedzenia. Dosłownie mamy równo 50 jedzenia. Plus te po prawo, czyli te cube berry, jest ich ulubionym jedzeniem. Co za tym idzie? Przez to, że jest ulubionym jedzeniem, to chyba liczy się jako razy dwa. Dlatego tak to działa, mi się wydaje. I chyba ktoś nam pisał właśnie, że ulubione jedzenie daje więcej i tak dalej. Tylko nie wiem, ile dokładnie więcej daje, ale daje więcej. Z tego, co przynajmniej pisaliście. Nie musicie pisać, ile dokładnie, bo zakładam, że po prostu razy dwa jeszcze coś takiego, nie? Ale dobra, idźmy wybuchnąć tego slajma i zobaczymy, co nam wypadnie. Pobuchamy wszystkie slajmy, potem zostaje nam tylko zwiedzanie. O, w sumie te chcemy brać? Nie, nie chcę tylko kurczaków, na razie nie chcę ich brać. Pobuchamy slajmy, które potrzebujemy, potem będziemy mogli zwiedzać, nowe slajmy odkryć i zrobić nowe fajne farmy i znaleźć jakieś ciekawe rzeczy i ulepszenia. Dobra, jesteśmy w tej jaskini u tego fajnego slajma. Najpierw daj mu jedzenie, które on lubi. To jest jego jedzenie, które lubi, a to jest jakieś... A, bo oka to jest warzywa, a nie owoc. Jak ja jestem głupi. I no przepraszam was, ja zaraz tu wrócę. Zaraz tu będę. A teraz jak tak pomyślałem, to w sumie czemu owoce miałyby być na podłodze? Czemu miałby być na podłodze? Przecież owoce to zawsze na drzewach i tak dalej. Ale mniejsza. Dobra, idę po nasze owocki. Dobra, mam trochę owocków. Dajmy, zobaczymy, może starczy. Może starczy, co mamy. Jak nie, starczyło, dobra. Starczyło, dobrze, ale fajnie. I tak, mamy klucz. Mamy klucz, czyli bardzo, bardzo dobrze, że mamy ten klucz. Bardzo, bardzo dobrze, że go mamy. Najpierw otworzymy to, co jest, co wyleci, nic nie wyleciało, szkoda. Bierzemy klucz i idziemy stąd. Bierzemy klucz i idziemy stąd. Mamy klucz, czyli bardzo ważna rzecz. Bo możemy jakieś wejście otworzyć, a mamy, jak pamiętacie, mamy dwa wejścia, które pamiętamy do otworzenia, które jest tam za tym mostem wielkim i tam takim innym biomie, takim daleko. A co ten tu zły robi, slime? Idź stąd, nikt się tu nie zapraszał, nara, nikt się tu nie zapraszał. Idź stąd, dobra, znik sobie. Nie ma za co, slime, nie ma za co. Pomogę, a tam w ogóle coś jest, możemy tam pójść na górę jakoś? Weźmy, postaramy się jakoś tam na górę pójść. Ja postaram się tam jakoś na górę dostać jakimś cudem. Może tak jakoś? O, dobra. A co tutaj jest? Znajdziemy coś ciekawego? Chyba nie. Chyba nic nie znajdziemy, ale takie nawet interesujące miejsce. Myślałem szczerze, że tutaj będzie takie kółko do tworzenia, ale najwidoczniej nie. No trudno, dobra. Wracamy. Jeżeli coś tam jest, czy coś przegapiłem, możecie mi napisać, ale nie zauważyłem. Wydaje mi się, że nic tam nie ma. Dobra, mniejsza. Mamy kluczek, to dobrze. Schowajmy te wszystkie jedzenie, które mamy i zróbmy może coś ciekawego. Dobra, jestem już tutaj i możemy powkładać te wszystkie rzeczy. Powkładajmy je na szybko. Wrzucimy swój ekwipunek, to dziś wrzucę w ogóle w bok. Tego tutaj kurczaczka, to ja nie wiem w sumie, co mam z nim zrobić, bo... No bo nie wsadziłem go z tyłu, nie wiem czemu go nie wsadziłem, zapomniałem, ale teraz go wsadzę. Weźmy to, weźmy tą zabawkę, może jest dla Simu, weźmy ją. Zrobimy trochę pieniążków, ogarnijmy sobie ekwipunek. Wydaje mi się, że na dzisiaj to wystarczy tyle, bo dużo slajmów zrobiliśmy, zrobiliśmy klucze, nowe teleporty, jakieś fajne miejsca podkrywaliśmy i w sumie, to było w sumie na razie na tyle, zrobimy tylko te rzeczy. O kurde, rzuciłem im tam tą poduszkę, dobra, znaczy poduszkę, to nie jest poduszka, tylko to jest... Chciałem powiedzieć książka, czemu chciałem powiedzieć książka? No to jest piłka, no, halo im, po co się dzieje? Poduszka? Książka? Co? Dobra, mniejsza. Zobaczmy, ile to jeszcze raz kosztuje. To kosztuje po 32,30. Dobrze. To jako, że to tyle kosztuje, zobaczmy, czy możemy trochę więcej tego zebrać. Coś możemy... Nie, no mało tego jest, nie zbierajmy tego. Tu mamy już prawie maksa. Może opróżnimy to i zajmiemy się tym, by to opróżnić. Dobra, opróżnianie, trzeba zacząć. Dobra. Mamy 140 prawie, ale też nie wszystko, bo jeszcze tutaj mamy następne 40. Ej, serio, mamy tego strasznie sporo, nie? Trochę mnie przeraża ta liczba, bo... My to kiedykolwiek sprzedamy? Co mamy z tym zrobić, serio? Ta liczba jest ogromna. No, a przyda się na pewno do czegoś, to będziesz jakiś sprzedać czegoś. Dobra, opróżniamy do końca niebieskie i teraz czary. Dobra, szare powoli kończą prawie, tam się na ziemi trochę leży, ale to zaraz zbiorę. Max chyba to jest 300, co? Wydaje mi się, że max to jest 300, albo tak trochę poniżej 300, coś takiego mi się wydaje. Albo 250? Nie wiem.
Może 250 jest max, nie mam pojęcia, ale mniejsza. Dobra, to w tym odcinku to by było na tyle. W następnym odcinku pójdziemy tam i kupimy to już na pewno. Pozarabiam trochę pieniążków, może ja poza odcinkiem zarobię trochę pieniążków, albo może na jakimś live, zobaczymy. Zobaczymy. Możecie pisać w sumie jak chcecie. Kupimy to i zobaczymy, co jest tam. I w następnym odcinku też spróbujemy znaleźć jakiegoś nowego slajma, mi się wydaje. Albo zobaczymy, co będziemy robić. Albo nowego slajma, albo po prostu pozwiedzamy. Kupimy to i może pozwiedzamy, albo ogólnie na cały odcinek zajmiemy się tamtym. Zobaczymy. A, jak będzie też okazja, to jakiegoś questa fajnego zrobiłem w następnym odcinku. Ale w tym odcinku to było już na tyle. Dziękuję wam wszystkim za komentarze i dziękuję wam wszystkim za wszystkie rady, które pisaliście i za miłe słowa, które mi piszecie. Dziękuję. I dziękuję za oglądanie. Bye bye!